Nowy sezon wystartował pełną parą i Epic oczywiście zaskoczył nas masą nowości, a ja te nowości postanowiłem przetestować i sprawdzić. No i zweryfikować, sprawdzić, przetestować najważniejsze i największe mity w chapterze 4. Ale zanim do samego odcinka przejdziemy, chciałem was poinformować, że ten materiał powstał we współpracy z marką Computronic, Nvidia oraz Epic Games. No i te marki przygotowały dla was świetne oferty z okazji zbliżających się świąt, a w naprawdę niezłych promocjach możecie dorwać karty graficzne Nvidia GeForce, laptopy czy monitory z odświeżaniem 360 Hz. W tym momencie odpalam moją kartę Nvidia GeForce RTX 3070, a jeżeli wy nie macie jeszcze kart z RTX-em, to koniecznie zaglądajcie do linku, który znajdziecie w opisie i korzystajcie ze świetnych promocji na Computroniku. Moi drodzy, nowy chapter to oczywiście nowa mapa i tutaj twórcy Fortnite'a zrobili absolutne arcydzieło, mnóstwo dużych biomów, ale co ciekawe, mapa jest o około 30% mniejsza od tej poprzedniej, co ma oczywiście sprawić, że gierka będzie znacznie bardziej dynamiczna i będzie się w niej działo znacznie więcej. No i oczywiście ja już jestem po pierwszych gierkach w Fortnite'cie i tak faktycznie jest. Dajcie znać w komentarzu, jak oceniacie ten sezon i czy faktycznie zauważyliście, że w gierce dzieje się znacznie więcej. A skoro już przy nowościach jesteśmy, to mamy oczywiście kamieniołom, wielki kamieniołom, no i te magiczne skały. No i na początku może się wydawać, że nic się z nimi dzieje, ale jeżeli będziemy bili je znacząco długo, bardzo długo, to one w końcu wystrzelą się z nami, razem, na pokładzie. Zarąbista mechanika, coś czego się kompletnie nie spodziewałem, dajcie znać, czy o tym wiedzieliście. W Fortnite pojawiło się mnóstwo nowych itemków, ale dwa bardzo przyciągają uwagę, mianowicie mamy soczki i mamy dziwne krzaczki z malinami, no i oba działają bardzo podobnie, mianowicie w momencie, kiedy sobie taki soczek wypijemy, dostajemy niekończący się sprint przez 20 sekund, możemy cały czas biegać i to jest świetna sprawa, bo dodatkowo malinki i soczki jeszcze nas leczą. W Fortnite możemy teraz znaleźć nowe skrzyneczki, słuchajcie, a w nich itemy takie jak na przykład nasz piękny młot. No i co nasz młot robi? Oczywiście wiecie, możemy się nim odbijać. No i co najważniejsze, nie dostajemy fall damage'u, słuchajcie, raj dla Skybazerów. No ale skoro mamy już nowy item, to oczywiście pojawiają się też glitche i możemy zgliczować na przykład skrzyneczki. O, tak o, rozwalają skrzyneczki. Piękna sprawa, słuchajcie. Skrzynka do góry brzuchem wywalona. No i kiedy ją otworzymy, lucik oczywiście dalej z niej wypada, więc zarąbista sprawa, ale animacja tego, że skrzynka jest osobnym elementem, jest absolutnie świetna. Mod nie jest jednak taki OP, jakby się mogło wydawać, bo jeżeli chodzi o budynki, które są regularnie postawione na mapie, to niszczy je na hita. Natomiast w momencie, kiedy jakiś gracz postawi sobie ścianę, dowolną ścianę tak naprawdę, to może być nawet ściana drewniana, to mod już na hita tego nie rozwali. Absolutnie nie ma takiej możliwości. Ba, on ledwo radzi sobie ze schodami. Ale za to z budynkami, tak jak wcześniej wspomniałem, regularnymi postawionymi na mapie, radzi sobie bezproblemowo. Mit dotyczący nowej snajpy, czy pocisk, który wystrzelimy w strukturę, która jest gdzieś tam wyżej wybudowana i w momencie, kiedy tą strukturę zniszczymy, to czy ten pocisk opadnie? Uwaga, sprawdzamy. Dobra, jeszcze raz, sprawdzamy. Tak, pocisk opada, bardzo delikatnie, bardzo powoli, więc raczej nie będzie to miało zastosowania do jakiegoś trollowania, ale opada. Czy możemy przebić się przez struktury graczy w momencie, kiedy użyjemy skoku na naszym młocie? Uwaga, sprawdzamy. Tak jest, bezproblemowo to robimy, natomiast w momencie, kiedy na te struktury skoczymy, to nie dzieje się absolutnie nic. No i oczywiście, słuchajcie, musi być micik dotyczący nowej snajperki, nowego karabinu, który strzela mieczami. No, fenomenalne. Ten, kto to wymyślił, to naprawdę podwyżka. No i czy to prawda, że ten mieczyk niszczy wszystkie ściany na hita? Sprawdzamy, zaczynamy od drewnianej, on bardzo duży damage zadaje basicowo, no i faktycznie drewnianą niszczy sobie bezproblemowo. Jeżeli chodzi o ceglaną, no to tutaj już nie jest tak kolorowo. Musimy zużyć co najmniej dwa strzały, z metalową również i muszą to być strzał i wybuch. Natomiast jeżeli chodzi o ceglaną, to strzał, wybuch i strzał. Czy to prawda, że lamy nadal zostawiają rifty w momencie, kiedy nie zdążymy ich zlikwidować? No i o tym za chwileczkę się przekonamy. Dawaj rifta! No, zaczyna znikać, słuchajcie, zaczyna znikać. Pytanie teraz tylko, czy ten rifcik się pojawi, czy faktycznie zostało to usunięte. Sprawdzamy i rifcik będzie, czy nie? No i mamy rifcika, słuchajcie, czyli ta mechanika została, mit potwierdzony.
czy to prawda, że w Fortnite mamy teraz super umiejętności? No słuchajcie, można to tak nazwać, ponieważ każdorazowo w meczu możemy dozbroić się w 4 umiejętności. Na przykład specjalista od łuków, czy lepkie palce. Lekkie palce. No i tak na przykład wybierając tego perka, bronie, które używają lekkiej amunicji, czyli wszystkie PM-y będą się w naszych rękach przeładowywały po prostu szybciej. Takich perków do wyboru na chwilę obecną jest ponad 20, natomiast już teraz twórcy Fortnite'a mówią o tym, że będą nowe, dodawane stopniowo w trakcie sezonu. Oczywiście nie mógłbym zapomnieć o crossach, które zostały dodane do Fortnite'a. Zabawa nimi jest oczywiście zarąbista, ale jak mamy nowy przedmiot, to mamy oczywiście nowe glitche, czyli to, co chyba nas cieszy najbardziej. No i tutaj taki gliczyk postaram się przetestować, słuchajcie, chociaż prawdopodobnie będzie to dla mnie... No, śmiertelne to będzie dla mnie. Uwaga, a wystarczy naładować skok na naszym crossie, wysiąść z crossa i sprawdź się po nim wspinać. Jeszcze raz. Skaczemy, wychodzimy z crossa, wspinaczka po nim i jesteśmy bardzo wysoko i giniemy. Uważajcie na to, naprawdę śmiertelny glitch. Podobno do Fortnite'a wróciły drony z lootem. No i słuchajcie, jest to absolutnie prawda, jest to mit potwierdzony. Takie droniki z lootem lądują na mapie i automatycznie dają nam przewagę w gierce, jeżeli wylądujemy na miejscówce z tymi dronami. Słuchajcie, czy to prawda, że na mapie Fortnite jest nowy boss? Tak, jest nowy boss i on jest bardzo mocny, więc nie zadziera, nie polecam z nim zadzierać. No ja już ginę, dobra, dzieci, no. Ale jeżeli jakimś cudem go pokonacie, bo on jest bardzo silny, więc uważajcie, to będę złota do mnie napierdziela. Oż ty goni mnie. O, ty skakać możesz? O, może skakać, może. W każdym razie chciałem wam powiedzieć, że mityczna snajperka wam wypada z niego. Fortnite dodano nowe stworki, słuchajcie, i można je użyć na dwa sposoby, albo się od nich odbijając i się nimi lecząc. Bardzo fajna opcja, zwłaszcza, że wygląda to totalnie przyjaźniej, tylko chory z wyrol mógłby do nich strzelać. No i w momencie, kiedy się do nich strzeli, to po prostu mamy efekt impulsa, takiego bardzo delikatnego, ale impulsa. Kolejny mit dotyczy nowego shotguna, karabinu, snajperki i dropa. Podobno jest ta nowy shotgun, bo to tak naprawdę jest shotgun na amunicję shotgunową. Podobno jest w stanie rozwalić dropa na 2 hity. No i sprawdzamy. Pierwszy hicik i wybuch. I tyle. I tyle było po dropie. Zarąbista sprawa do zrzucania dropa. No i od razu testujemy kolejny micik, mianowicie czy z dropa wypadają nadal launchpady. Otwieramy dropika i launchpadzik jest, słuchajcie. No i ja się przyznam, że takie dropy otworzyłem już 4, więc prawdopodobnie mamy 100% spawna launchpadów w dropach. Moi drodzy, ogromną ciekawostką jest to, że nowy chapter przyniósł także nowy silnik do Fortnite'a, Unreal Engine 5.1. A co za tym idzie, nowe efekty graficzne, nowe smaczki graficzne, ale żeby tym wszystkim się cieszyć, to pamiętajcie, żeby wejść w swoje ustawienia, włączyć opcję DirectX 12, następnie zjechać do jakości grafiki i ustawienia automatyczne, no i koniecznie pobawcie się opcją TSR, żeby cieszyć się z najlepszej jakości, a jednocześnie największych FPS-ów w gierce. No i jak sami widzicie, tych opcji jest już znacznie więcej i tutaj jest się czym bawić, żeby wasza gierka wyglądała tak bajecznie jak teraz moja. No i oczywiście pamiętajcie o tym, że w Fortnite nadal możecie korzystać z rozwiązań Nvidia, takich jak Nvidia Reflex, co stanowczo zmniejsza wasze opóźnienia systemowe i daje wam przewagę nad innymi graczami. No i jak sami możecie teraz zobaczyć, u mnie Nvidia Reflex jest oczywiście włączone, bo to stanowczo pomaga w rozgrywce. A dodatkowo w zaawansowanych ustawieniach graficznych w samym Fortnite możecie włączyć DLSS, czyli rozwiązanie, które jeszcze znacząco zwiększy wasze klatki na sekundę, czyli to, o co nam graczom chodzi. Oczywiście z takich rozwiązań możecie korzystać, posiadając karty od Nvidia. Jeżeli chcecie takie karty posiadać, to koniecznie zajrzyjcie do linku, który znajdziecie w opisie. Tam macie ofertę przygotowaną przez Computronic z kozackimi laptopami, monitorami 360 Hz, no i oczywiście kartami graficznymi, które sprawią, że wasza gra będzie chodzić jak perełka. Na dzisiaj to już wszystko. Dajcie znać, czy chcecie kolejny odcinek z mitów z nowego chapteru. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się. Cześć!